Witam widzów kanału Spożywcza TV i wiadomości spożywcze.pl. Ja nazywam się Paweł Pańczyk, a dzisiaj jest ze mną pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polski. Witam, panie Łukaszu. Dzień dobry. Panie Łukaszu, od 1 stycznia 2022 roku w Polsce obowiązuje tak zwany Polski Ład, wprowadzony przez rządy PiS-u. Nowe zasady podatkowe budzą wiele emocji i jeszcze więcej kontrowersji. Na czym polega problem Polskiego Ładu? Pierwszy problem, który ujawnił się już w pierwszych dniach funkcjonowania Polskiego Ładu, jest związany z kwestią obliczania zaliczek na podatek dochodowy pracowników. Wielu pracowników, którzy w założeniu mieli skorzystać na zmianach podatkowych Polskiego Ładu, zobaczyło niższe wypłaty miesięcznego wynagrodzenia. Wynika to z łącznego efektu dwóch zmian. Po pierwsze, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy przestano uwzględniać odliczenie składki zdrowotnej od podatku w takiej części, w jakiej można było ją wcześniej odliczać, a jednocześnie to, co miało rekompensować ten efekt braku odliczania składki zdrowotnej, czyli wyższa kwota wolna od podatku, nie została uwzględniona w zaliczkach na podatek dochodowy, ponieważ to się dzieje tylko na wniosek pracownika. Część takich pracowników wcześniej nie składało takiego wniosku, ponieważ kwota wolna istotnie nie wpływała na wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Teraz wygląda to inaczej. No i pojawia się problem, ponieważ po wypłacie pierwszego wynagrodzenia w danym roku nie ma już możliwości w świetle obowiązujących przepisów ustawy o PIT, by właśnie tą kwotę wolną uwzględnić. Ministerstwo Finansów, chcąc zareagować na sytuację, wydało rozporządzenie, które powoduje, że de facto pracodawcy muszą teraz podwójnie obliczać zaliczki na podatek dla pracowników, czyli w oparciu o stare przepisy i w oparciu o nowe przepisy. Jeśli stare przepisy są bardziej korzystne dla pracowników, to stosowane mają być stare przepisy. Natomiast ta zmiana jest de facto tylko przedłużeniem terminu na pobranie zaliczki, co rodzi szereg problemów. Po pierwsze, firmy muszą prowadzić podwójną księgowość, do której ich systemy informatyczne nie są przystosowane, a poza tym są narażone na ryzyko, że po wygaśnięciu tego przedłużenia terminu pobrania zaliczki, to będą musieli finalnie tą zaliczkę pobrać, tylko jakby następuje pewne odroczenie zapłaty podatku, natomiast w pewnym momencie tym pracownikom te zaliczki trzeba będzie pobrać i to w jednym miesiącu te skumulowane zaliczki za poprzednie miesiące spowodować może jeszcze większe uszczuplenie wynagrodzenia wypłacanego pracownikom w późniejszym czasie, kiedy właśnie ten okres, kiedy stosowane będzie rozporządzenie, wygaśnie. Więc jest to problem zarówno dla pracowników, jak i poprzez to, w jaki sposób Ministerstwo Finansów próbuje rozwiązać go, także bardzo poważny problem dla pracodawców, którzy praktycznie z dnia na dzień muszą zastosować zupełnie nowy sposób obliczania zaliczek na podatek dochodowy w sytuacji, kiedy przygotowywali się i tak w ostatniej chwili do wdrożenia zmian wynikających z tak obszernej nowelizacji prawa podatkowego, jakim jest Polski Ład. Panie Łukaszu, jakie macie rozwiązanie tego problemu? Uważamy, że ten problem należy rozwiązać w inny sposób niż proponuje Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów chce, aby pracodawcy obliczali te zaliczki na podatek dochodowy podwójnie, tak, czyli w oparciu o stare zasady i nowe. Natomiast my uważamy, że nie należy zamiast wprowadzać takiego rozwiązania prowizorycznego, które dokłada pracy przedsiębiorcom, a finalnie tego problemu nie rozwiązuje, tylko odkłada go w czasie, to uważamy, że tutaj należy podejść do problemu w inny sposób, czyli rozwiązać tą przyczynę, która leży u jego źródła, czyli brak uwzględnienia kwoty wolnej od podatku. Uważamy, że tutaj możliwe rozwiązanie jest skorzystanie z uprawnienia, jakie daje ministrowi finansów artykuł 22, paragraf 1 ordynacji podatkowej, który pozwala ministrowi finansów na w drodze rozporządzenia zwolnienie podatnika z na przykład pobierania zaliczki. Tutaj proponujemy, by zostało wydane rozporządzenie, które zwalniało ministra, zwalniało pracodawcę z konieczności pobierania zaliczki w takim zakresie, w jakim uwzględnia to nową kwotę wolną od podatku, jeśli pracodawca otrzyma od pracownika
wniosek o uwzględnienie tej kwoty wolnej i oświadczenie, że nie wykorzystuje tej kwoty wolnej u innego pracodawcy czy też u innego podmiotu, ponieważ uważamy, że to powinno być nie tylko osób zatrudnionych na umowie o pracę, ale również zleceniobiorców, którzy co do zasady obecnie nie mogą korzystać z tego rozwiązania, nie mogą składać PIT 2, a więc w żaden sposób nie mogą uchronić się przed obniżką wypłaty miesięcznego wynagrodzenia wskutek wzrostu zaliczki na produkt dochodowy i muszą czekać na zwrot podatku w rozliczeniu rocznym, czyli w okolicach kwietnia 2023 roku. To jest rozwiązanie proste, które powoduje, że przedsiębiorcy mogą naliczyć na korzystniejszych zasadach podatek dla pracownika, nie wprowadzając zupełnie nowego systemu rozliczeń, tylko mogą po prostu de facto wprowadzić tylko jedną zmianę, czyli odhaczyć, że temu pracownikowi zalicza się kwotę wolną i po prostu tą zaliczkę w ten sposób obliczyć. To jest dużo, dużo prostsze i to jest coś, co może być wykonane w ramach już istniejącej funkcjonalności systemów księgowo-kadrowych. No tak, często jest tak, że te najprostsze rozwiązania są najlepszymi.